świata dziennikarskiego. Szanowni Państwo, Feliks Sztam rzadko udzielał wywiadów, a kiedy ich udzielał, właściwie nie mówił o sobie, mówił o swoich podopiecznych, uważał, że to oni przede wszystkim są tematem. Ale udzielił wielkiego, znaczącego wywiadu wtedy dziennikarzowi Sztandaru Młodych. To był rok 1964. A tym dziennikarzem jest i dzisiaj zapraszamy go do nas po wyróżnienie. Pan redaktor Tadeusz Olszański! Redaktor Tadeusz Olszański wygląda na bardzo zaskoczonego. A dla nas jest to nagroda tak naturalna. Szkoda, że Państwo tego nie słyszą. Paula Sztam mówi teraz panu Tadeuszowi, że dziękuję przede wszystkim za wspaniałą książkę, którą Tadeusz Olszański napisał o jej pradziadku, Feliksie Sztamie, 30 lat temu. Panie Tadeusz, bardzo prosimy. Proszę Państwa, jestem absolutnie zaskoczony. Dziennikarze są rzadko wyróżniani. To wyróżnienie dla mnie ma ogromne znaczenie. I tak jak pan prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego wspomniał, mówiłem o tym, że Sztam był poliglotą. Ja się o tym osobiście przekonałem, kiedy w 1956 roku rozpocząłem pracę dziennikarską jako sekretarz miesięcznika Ring Wolny. Feliks Sztam był członkiem kolegium. Przychodził co tydzień z mnóstwem różnych artykułów niemieckich, angielskich, czeskich, rosyjskich. Wybieraliśmy razem rzeczy do tłumaczenia. To był nie tylko trener, to był filozof. To był filozof, który w każdym pięściarzu potrafił odnaleźć to, co było najlepsze w nim. Boks, proszę Państwa, wtedy to nie była bijatyka taka jak dziś, tylko to była szermierka na pięści. Te nasze medale w Warszawie, a potem w Tokio, były dziełem indywidualnym. Kukiel, maszynka do bicia, kulomiot w zwarciu, Stefaniuk, lewy prosty na dystans, Kruża, półdystans, Drogoszcz, mistrz uników, Chychła, który potrafił wszystko, Pietrzykowski, siła ciosu i genialne wyczucie tych ludzi, proszę Państwa. Tokio, trzecia runda walki, kiedy się decyduje już kolejny złoty medal dla Polski. Kasprzyk łamie rękę w jednym z ciosów. Jest jeszcze jedna runda. Przychodzi do narożnika i mówi: papa, chyba złamałem rękę. Sztam pyta: boli? Bardzo. Mam cię poddać? I to wystarczyło. Poszedł walczyć i był trzeci medal. Taki był Sztam, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie. Redaktor Tadeusz Olszański.